W tym filmie powiem, co to jest ciąg geometryczny, ale może najpierw powiem, co to jest ciąg, prawda? Żeby ciąg geometryczny jest szczególnym przykładem ciągu. I teraz ciąg to są liczby ustawione kolejno. Więc przykładem takiego ciągu są właśnie kolejno ustawione liczby, na przykład 1, 2, minus 8, minus 12 i 3 czwarte, 576, no i tak dalej. Może być ciąg skończony lub nieskończony. To tutaj to nie jest ciąg geometryczny. Więc w języku potocznym to ciąg moglibyśmy zastąpić wyrazem szereg, że mamy szereg liczb, ale nie chcę tego robić, dlatego że jak zobaczymy później w matematyce, słowo szereg ma ustalone znaczenie i ono jest różne od znaczenia wyrazu ciąg. Czyli tak jak możemy zastąpić ciąg osób, na przykład mówimy osoby ustawiły się w szeregu albo w ciągu, tak w matematyce słowo szereg nie jest synonimem słowa ciąg. I dlatego nie chcę go używać, czyli ciąg to są kolejno ustawione liczby zwane wyrazami tego ciągu. No, mądrze można powiedzieć, że ciąg to jest funkcja, której dziedziną są liczby naturalne. Dobrze, teraz co to jest ciąg geometryczny? Otóż ciąg geometryczny powstaje w ten sposób, że mam jakiś pierwszy wyraz, na przykład 12, i każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez ustaloną liczbę, na przykład przez 3. Czyli 12, czyli potem jest 12 razy 3, czyli to jest 36, potem jest 12 razy 3 razy 3, czyli 36 razy 3, czyli to chyba jest 108, potem jest 108 razy 3, czyli 324 i tak dalej, może być skończony lub nieskończony. Zauważmy teraz, że iloraz dwóch kolejnych wyrazów takiego ciągu geometrycznego jest stały i to właśnie ten iloraz się nazywa ilorazem ciągu geometrycznego, czyli iloraz ciągu geometrycznego. No i standardowo się przyjęło oznaczać go literką Q. No, czyli powiedzenie, że każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez ustaloną liczbę, czy też iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest stały, no to są te same zdania, prawda? One mówią dokładnie o tej samej własności tego ciągu. Czyli na przykład co to znaczy, że mamy ciąg geometryczny, taki, że A1 jest 90 i Q jest minus 1 trzecia. Jak wyglądają wyrazy tego ciągu? Czyli tak, A1 jest 90, drugi wyraz jest 90 razy minus 1 trzecia. Na każdy następny właśnie powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez Q. To jest minus 30. Następny jest minus 30 razy minus 1 trzecia, czyli 10. Następny jest minus 10 trzecich, potem jest 10 dziewiątych i tak dalej. No, możemy mówić o ciągu skończonym lub nieskończonym ciągu geometrycznym. Teraz, co to jest szereg? Może tutaj powiem w szczególności, co to jest szereg geometryczny, żeby go odróżnić od ciągu. Geometryczny. Czyli w matematyce słowo szereg oznacza sumę wyrazów ciągu. W szczególności słowo szereg geometryczny oznacza sumę kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli tak jak tu mamy ten ciąg 90 minus 30, 10 minus 10 trzecich, 10 dziewiątych, to jest ciąg, a szereg powstaje, jeżeli te wyrazy zaczniemy do siebie dodawać po kolei. Prawda? Czyli to jest, i tutaj możemy dodawać następne wyrazy, to jest szereg geometryczny. A teraz zróbmy może zadanie, czyli powiedzmy, że zadanie jest takie. Anna skacze na bungee. Bungee. Wiecie pewnie, no to jest jakiś most, powiedzmy, i się skacze na linię i ta lina się rozciąga. Najpierw się rozciąga bardziej, pewnie potem mniej, i to jakoś w czasie to jakoś tak wygląda, te kolejne wahnięcia. Czyli powiedzmy, że to nazwiemy amplitudą, czyli to wychylenie, czy też amplituda, czyli amplituda też maksymalne rozciągnięcie tej liny, no jak to tam wiadomo, o co chodzi. Amplituda pierwszego skoku, czy też pierwszego wahnięcia, to jest 60 metrów.
a każdy następny, następny to 0,6 poprzedniego. No i pytanie jest takie, jaka jest amplituda, czyli właśnie to rozciągnięcie, jaka jest amplituda 12 wahnięcia. Może zróbmy taką tabelkę, czyli tu mamy numer, i tu mamy amplitudę, czyli 1, 2, 3, 4, 5 powiedzmy. I tak, pierwsze jest 60 metrów, no, drugie jest 0,6 razy poprzednie, czyli 60 razy 0,6. Trzecie jest drugie, czyli 60 razy 0,6 razy 0,6. No, kolejne jest czwarte, czyli to jest trzecie, czyli to jest trzecie i razy 0,6 i tak dalej. Czyli co? Czyli jaki byłby wzór na wahnięcie numer n? Powiedzmy Wn. No to byłoby tak, W1, prawda? I każde następnie powstaje przez pomnożenie przez 0,6, czyli drugie to jest W1 razy, prawda? Czyli to jest razy 0,6. Potem jest też razy 0,6, no ale razem to jest razy 0,6 do kwadratu, czyli to będzie Wn to jest W1 razy 0,6 do potęgi n minus pierwszej. Prawda? W2 to jest W1 razy 0,6, W3 to jest W1 razy 0,6 do kwadratu, W4 to jest W1, prawda, 60 razy 0,6 do trzeciej. Czyli to byłby wzór na na amplitudę n-tego wahnięcia, i wobec tego W12 to by było 60 razy 0,6 do potęgi 11. No i użyjmy może kalkulatora, ile to jest. Czyli tak, 0,6 do potęgi 11 to jest tyle i jeszcze razy 60. No, czyli to by było 0,22 w przybliżeniu. 0,22. 22 metra, czyli około 22 cm byłby ten 12, byłoby to 12 wahnięcie. Na zakończenie jeszcze chciałem powiedzieć o nieco innej konwencji czasem. Mianowicie czasem pierwszy wyraz tego ciągu geometrycznego oznacza się przez A0. Czyli innymi słowy, wyrazy się nie numeruje od jedynki, tylko od zera i wtedy pierwszy to jest de facto drugim, czyli A0 razy Q, A2 to jest A0 razy Q i razy Q, czyli A0 Q kwadrat i wtedy wyraz numer n, AN to jest A0 razy Q do potęgi n tej, prawda? No więc to ma jakby tę zaletę, że ten numerek n tutaj jest dokładnie q do n tej. Tutaj mamy Wn, to jest W1 razy q do potęgi n minus pierwszej. No więc tak lub tak, to jest oczywiście wszystko jedno. Nie należy tak niewolniczo się przywiązywać do pewnych oznaczeń, ale warto pamiętać, której konwencji używamy i co oznacza u nas numerek n. Czyli trzeba pamiętać, czy zaczynamy numerację naszego ciągu od zera, czy od jedynki.